tego pamiętnego meczu wszyscy uwierzyli, że Stadion Śląski ma w sobie specyficzną magię. Gerard Cieślik, który był bohaterem tego spotkania, który strzelił dwie piękne bramki. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! Dosłownie na dwa dni przed meczem jeszcze stał przy tokarce w Hucie Batory, bo był normalnym pracownikiem. 50. minuta gry. Piękna główka Cieślika, znów gol! Entuzjazm po wygranym meczu w całej Polsce był niesamowity. Wszyscy cieszyli się tak, jakby, nie wiem, jakąś bitwę wygrali ze Związkiem Radzieckim. Gerard Cieślik został oczywiście zniesiony na plecach kibiców i dzięki temu meczowi i tym dwóm bramkom został określony mianem piłkarza 50-lecia.